analizę, którą sobie już przypomnieliśmy. Tak jak już przypominaliśmy sobie dzisiaj postaci, ale sobie przypomnimy jeszcze raz. Któż to był? Kto pamięta? Kufa. Nie. Kufa. Wezyr. Wezyr. A to był ten zły człowiek, który spotkał się z Aladynem. Tak? Cóż tu mamy? Lampę. Aladzieńską lampę. Tu? Pałac. Dżina. Dżina. Tak? Tu jest? Aladyn. Na dywanie tutaj leci, tak? Nie było Aladynką. W naszej opowieści z Aladynką, z Jasminą, tak? Nie było go w naszej opowieści, ale generalnie w tej legendzie podobno jest. Tu jest? Sultan. Sultan był kim? Tatą Jasminy. Był tatą Jasminy. Tu mamy co? Czarodziejski pierścień. Tu jest? Jasmina. I znowu dywan. Nie wiem, dlaczego mi się pojawił dywan jeszcze raz. No nie szkodzi. Słuchajcie, nasza trasa będzie oparta na właśnie tych postaciach, tak? Za chwilkę każdy z Was dostanie taką trasę, ale najtrudniejszym zadaniem będzie rozwiązywanie zadań, które po drodze będą miały osoby. Najpierw dostaniemy taką planszę, na której będą te działania. Zobaczcie, ponumerowane są, tak, cyferkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak? 8 będzie zadań. I zobaczcie, to jest działanie. Działanie zaszyfrowane. Zobaczcie, mamy tutaj kogo? Widzicie z daleka? Widzicie? Aladyn. I zobaczcie, tu jest jaki znaczek? Plus. Dodać, tak? Plus. I kto? Wezyr. No to teraz będziecie musieli podejść sobie pojedynczo do naszej tablicy. Kogo mamy najpierw jeszcze raz przypomnijcie? Aladyn. Patrzymy najpierw sobie na Aladyna. Jeden. Ile to będzie Aladyn? Jeden. Czyli tu musimy podpisać? Jeden. Drugi jest kto? Wezyr. Podchodzimy do Wezyra. Odwracamy sobie Wezyra. 8. Ile ma punktów? 8. 8. Czyli będzie 1 dodać 8. 8. Ale nie mówimy na razie nic na głos, bo każdy ze swoim działaniem, każdy będzie robił to samo. Przyjdzie do mnie i na ucho mi powie, czy jaki jest wynik, tak? Powie, jeżeli powie dobry wynik, to ja mam takich 8 lamp. W każdej lampie w środeczku będzie kod, tak? Te kody mam tam na biurku, teraz Wam pokażę. Będę filmowała stąd kod dla danego dziecka, które rozwiązało zadanie. Ten kod trzeba będzie potem przenieść na swoją trasę, czyli tutaj jak rozwiązaliście pierwsze zadanie, to pierwszy kod będzie tutaj. Czyli według tego kodu, który będziecie mieli namalowany, pokolorujecie te kartki, tak? I potem jedziecie dalej. Na razie bez osobowa. Dochodzimy tutaj, bo jest zadanie drugie, tak? Będziemy wiedzieli, co tu zrobić? Podchodzimy, sprawdzamy sobie co? Lampę. Ile punktów ma? Lampa. Tu jest jaki znaczek? Nie, tu jest jaki znaczek? Tu. Nie. Matematyczny. Podać. Jaki tu jest? Minus. Woda. To jest minus, czyli odjąć, tak? Odjąć. Więc będzie lampa, ma punktów ileś tam, tak tutaj cztery mary pokazam, będzie odjąć punkty pierścienia, będzie, czyli to, trzeba będzie odjąć to, zobaczyć ile to jest, powiedzieć mi na ucho po cichutku, a ja wtedy z lampy numer 2 dam dziecku kod. Każdy robi sam to zadanie. Dobrze? Całe? Jak rozwiążecie wszystkie, dostaniecie wszystkie kody, wszystkie będziecie mieli pomalowane, to dostaniecie pustą taką kartkę, tylko z samą trasą osobową. I trzeba będzie ją według tego kodu uzupełnić na kolorową, tak? Wtedy dostaniecie osobowy i Wasz osobocik będzie jechał tak od początku historii do końca. Te nasze działania od 1 do 8 są według naszej historii, tak? Czyli najpierw Aladyn spotyka Wezyra, tak? Oczywiście chce, żeby mu przyniósł lampę. Magiczną lampę, ale gubi przy okazji
pierścień, tak jest. Potem dżin pomaga Aladynowi zyskać względy sultana, tak? Chodzi o to, żeby mógł mieć Jasminę za żonę. I potem po kolei ja Wam będę opowiadała, jak się ta historia toczy, aby według tego będzie on dowodzik mógł sobie przejść przez historię baśni Aladyna, tak? Będziemy sobie po kolei wszystko mówić. Ja będę Wam po prostu po kolei każdemu dawała te rzeczy, tylko na łóżku muszę najpierw dostać odpowiedź. Są tutaj też takie działania, gdzie na przykład pojawia się krokodylek w jedną czy w drugą stronę. Co znaczy ten krokodylek? Kto pamięta? Ten. Co to? Nie, tyle samo, to jest równa się. A to jest co? Większe albo mniejsze. Zależy, w którą stronę krokodylek ma paszczę otwartą, bo z tej strony jest więcej, tak? Tam, gdzie jest to otwarta. A z tej strony, tu, gdzie jest zamknięta, będzie mniej. Czyli jak mamy na przykład 10, to tu jest większe czy mniejsze będzie 10? Nie, nie. Nie, dziesiątka będzie większa od wezyra, tak? Dziesiątka będzie większa od wezyra. Dobrze. I słuchajcie, może być taka sytuacja, że tu będzie mi tata. Się tyle nie równa, albo wcale nie jest tak. I wtedy ja mówię, masz rację, dostajesz od. Ale jeżeli powiecie, że to prawda, no to musisz jeszcze to przemyśleć, tak? Musisz to policzyć, powiedzieć mi na łóżko i wtedy dopiero dostaniesz od. Dobrze? Rozumiemy to? Tak. No dobra, no to zapraszam Was do stoliku. Tak. Chodź do drugiej, na sam. Nie, tu nie ma miejsca. No, 5 minut. No i nawet. Idziemy liczyć. Co potrzebujemy? No. Dobrze, świetnie. Policzone, ekstra. Ostatni kąt, proszę. Jedynki już nie ma. Jak ktoś do mnie przyjdzie. Dobra? Co potrzebuję? Do czego? Znasz wynik? Olisz? Sprawdzam. Zrobimy może jakiś kod dla mnie? Chcesz? Czy ktoś jakiś kod chce ode mnie? Ja! Który numerek? Nie, wracamy z powrotem. Liczymy. Liczymy. Dobrze. Jakiś? No, jakiś? Którego? Którego działania? Drugiego, no to słucham. Dobrze! Dobrze, na razie starczy, Magda, wiesz? Dokładnie te kody, tak trzeba przenieść 8 kodów, które są tutaj, i te kliczki na tą samą, które na tą samą, co robimy?
potrzebne.